solą i gorącymi brawami zespół Echo z Polski. Witamy serdecznie w Żołyni. Szanowni zacni goście, szanowni mieszkańcy, szanowni zebrani. Spotkał mnie niespotykany zaszczyt, że mogę w imieniu mieszkańców Żołyni, w imieniu władz samorządowych powitać zespół naszych przemiłych polonusów, zespół Echo z Polski, z Toledo, z Stanów Zjednoczonych Ameryki. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zespół uświetni drugi dzień naszej uroczystości, Dni Żołyni. Sądzę, że pięknym występem, pięknymi brawami podziękujemy im za przyjazd z odległej Ameryki. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, zespół Echo z Polski zatańczy dla nas kilka utworów z kilku regionów Polski, zaprezentuje nam, jak różnorodny może być nasz folklor, jak może być kolorowy i piękny. Na początek zobaczymy suitę żywiecką, suitę mieszczan żywieckich. Żywiec jest to śródgórska kotlina w Beskidach Zachodnich o niezwykle bogatym folklorze, niezwykle barwna, niezwykle ekspresyjna. Suita żywiecka, suita mieszczan żywieckich dla Państwa. Prosimy zespół Echo z Polski, pierwszy występ. Ogromne brawa dla nich.
Zobaczyliśmy w ich wykonaniu suitę żywiecką. Chwila przerwy dla zespołu na zmianę strojów, a my zapraszamy panią Marię Marek i naszą kapelę. Prosimy bardzo. Thank you.
Kto tylko przyjedzie, kto tylko przyjedzie, każdy się zaczyta. Bo nasza Zołynia znana w całym świecie, takiej miejscowości drugiej nie znajdziecie. Ta ziemia Żołyska to błogosławiona. Bardzo dużo księży wychowała ona. Liceum Żołyskie, gdyby przemysł